Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, no i nie dołączamy teraz w trakcie, tylko niestety musiałem poczekać. A Żelgato wyeksportuje materiał do MP4 i przez to widzimy się dopiero jakby już po rozpoczęciu kolejnego odcinka ze Splinter's Blacklist. Znowu tryb szpiedzy kontra najemnicy. Jak widzicie, zdążyło mi się już dwa razy zginąć, nie zabijając nikogo. Ale największym bezczeleństwem jest to... Bezczeleństwem jest coś takiego. Znaczy najbardziej bezczelne z tego wszystkiego było to, że najemnik zabił mnie, zachodząc mnie za plecy. No ale wtedy czynnie wspomagałem hakera. No i teraz też to będę musiał uczynić. No szybko, szybko. Gdzie ty biegniesz tą ścianę, Łosiu? No dobra, szybko. Gdzieś tutaj będzie. Gdzieś tu za rogiem, zapewne. Dobra. Spokojnie, szukają go, ale nie znajdą. Dobra, i double kill! Dobra, i skakujmy może terminal, może zróbmy coś pożytecznego. Dobra, od zera, ale jedziemy z tym koksem. Teraz gdzie tu się ładnie można schować? Oczywiście można przeskoczyć sobie tutaj. Ale nie aż tak daleko, tylko tu i delikatnie zejść. Oznaczmy przeciwników, włączmy sonar. Jestem w strefie, jestem cały czas. Dobra, kogoś tam zaznaczyłem, komuś się to przydało. Dobra, moment. Oj, najlepszy z naszego teamu padł. Martwy. Kurczę, muszę uważać, żeby tamci z góry mnie nie zobaczyli. No i chyba miejscówka jest zacna do takich właśnie rzeczy. Dobra, oznaczmy przeciwników, jeżeli jacyś są w pobliżu. Nie ma. To czekamy dalej. 40%, spoko. Ja mogę tutaj zapuścić korzenie. Tak jakby. No ale podejrzewam, że zaraz trzeba będzie uciekać. Pewnie na górę, albo ewentualnie ratować się wciągnięciem kogoś za barierkę. Dobra, sonar, pyknij. Bo tam ktoś biegnie chyba. No, lecą, lecą. A moi co na to? Oh shit. No bo ten już jest wysoko. Dobra, oznaczmy, jakby nie wiedzieli, co jest grane. Cholera, patrzy na dół, nie? Dobra, base mój! No przecież załatwiłem go! No jak z zagrobu mogłem go chwycić? Kurde, nie wiem, ktoś to wytłumaczy. No ale walnijcie tego terminal. Proszę was, bo naprawdę dużo mi się udało zhakować. No chyba, że ten koleś miał po prostu, nie wiem, shotguna i wypieprzył mi, nie wiem, paroma gramami śrutów w pysk, a ja go wtedy zdążyłem wyciąć nożem. Ale kurczę, ten haker, no nie, on nie chowa się zbyt dobrze. Cholera, ej, potwierdź odrządzenie. Kurde, już mogłem biec, dawno, dawaj linę, szybko, na pomoc. To the rescue. Come on. No i ten też padł, jak mi przykro, oznaczmy. Shit! No i tyle pomogłem. No nie wykończyłem swojego haku do końca, niestety. Ale jeden punkt mamy. No bo niestety, transfer przerwany, jak widzicie. Tyle moich wysiłków na marne. Ach, no dobra, ej, 20 poziom już. Nawet ładna blacha przy ksywce. Dobrze to wygląda. Dobra, Snake do akcji znowu, wkracza. Solidny wąż. Po ziemi, choć może tak nie do końca. Dobra, tam są. Ja bym nie chciał wchodzić, tylko na tyle, tutaj, że mu tam flashbanga rzucić. Także niby coś. Jak ten hak wystartował z tym terminalem? Serio? No to dobra, dawaj go. Trzeba go machnąć. Tego ziomeczka. Oh shit. No, ale już byłem za kolumną. Cholera, nie. Nie mogę lecieć na szałaputa, mimo tego, że mam wyciszające butki. Ale dobra, Melchior, mam nadzieję, że tym razem uda ci się troszeczkę przetrwać, żebym był w stanie ci pomóc. Przynajmniej ginąc, odwracając uwagę najemników. Bo to też jest przydatne. Każda cenna sekunda. O kurde, no przecież nie widzisz, że oni tam są? Czy dobra, no ja tam już jadę, no kurde. No przecież otoczyli go! Praktycznie. Melchior! What the fuck? Ej, żyje. Dobra, szybko, szybko, zdążę mu jeszcze pomóc chyba. Z tej strony, ten jest mój. No kurde, co on tak szybko? No dawaj go! No! Dobra, pięknie. Co teraz? Jak się bawimy? No może przykucnę. Może tak będzie lepiej. Mam jeszcze trzy błyskowe. Ej, ja będą tutaj wchodzić, to będę w nich rzucał. Tylko żebym widział skąd dokładnie. Dobra, lecą. Ej, jeden. Bam! Trafiony. Drugi. Bam! Nie wiem, czy trafiony, czy nie, ale... Jesteś mój! Ha, 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 dobra. Tutaj przeczekajmy. Trudne chwile. Ale da się rzucić z tej pozycji? Ej, najwidoczniej.
Dobra. A! No jest! Dobra, pięknie. O, tak dyndam troszeczkę nie w tym miejscu, co chciałem dyndać. Dobra, oznaczmy go jeszcze raz. Melchior, nie, gdzie ty idziesz? Przecież hakowanie. A, zakończone. Dobra, sorry. Wybacz. No, a, no psz... A, kałachem. Dobra, no, zabrakło ćwierć sekundy dosłownie. No a teraz tych dwóch, widzicie jak oni się czają? Ej, ja mogę obracać kamerą, będąc w tym trybie. Uee, to ale spoko, to teraz ale będę spektatorzył na kozaku. Dobra. Będę mógł patrzeć tam, gdzie on nie widzi. Świetnie. No dobra, dwie minutki. Jedyne. Czy coś się uda jeszcze zdobyć? No tylko B pozostaje. Oznaczmy przeciwników. Jak żadnego, serio? No one? Dobra, już widzę, tutaj biegnie. Okej. Okay. Jest the on! No dawaj, zeskocz go. Jest! Pięknie. Dobra. Tamten jeszcze. Ale nie hakuje do dalszym ciągu terminalu. Trochę szkoda. Ten wchodzi tyłem. As. Dobra, w ten sposób. Tak jest, dobrze. Zabójstwo wręcz. No to okej, skoro już troszeczkę pozabijałem, to może coś zhakujmy. Bo z naszym przeciwnikiem na pewno gdzieś są w pobliżu. Dobra. 3, 3, 3, 3, 3, dawaj na górę. Upstairs. Oh shit. Dobra, dobra, gdzie? Tutaj idzie. No a chcesz być moim obrońcą, to broń mnie, cholera. Proszę. No prze... nie o 180 stopni, tylko o 90 i wyciągnięty nóż. O co mi chodziło? Miałeś go capnąć. Powiedziałem, że zbiega na radarze. No dobra, Melchior dokończy chyba ten hak. Z tamtym mu się udało. To właściwie chodzi o to, żeby mieć rozpoczęte hakowanie jeszcze w momencie upływu czasu. Wtedy doliczymy. I będzie szansa na 3 zdobyte punkty. Co daje już naprawdę bardzo dużą szansę na zwycięstwo. Ewentualnie jeszcze remis jest możliwy. Mi się wydaje. Takiej sytuacji jeszcze tutaj nie miałem. O kurde, wbiegłem prosto na kolesia. Prawie. Dobra. No, jak to tak to? Aha, chyba, że tamten mu pomógł. Dobra, chyba, że tak. To rozumiem. No ale na zero. Czy ja wszystko muszę na zero wychodzić? Nie no, oczywiście, można gorzej, można na minus. Ale można na plus równie dobrze. Kurczę, 16. Dobra, no macie chwilę? No to zróbcie to. Ja tam biegnę. Na złamanie karku cisnę. 8. O shit, dobra. Dobra, jest, capnęli go. No kurde! A już tu stałem, już tu stałem, już był trójkąt wciśnięty. Aaaa, fuck. No ale dobra. Teraz kolej na bycie najemnikiem. Deadpool. Merc with a mouth. To bardzo dobrze opisuje tą postać. Jeżeli ktoś nie czytał komiksów, bardzo komiksy polecam. Świetne. Tyle razy jest czwarta ściana przerwana. Jak w żadnym innym komiksie dosłownie. Dobra, 3, 2, 1, go! Sad Aziz, podejrzewam, Bliski Wschód. A myślałem, że to jest europejski serwer. Nie, że mi to przeszkadzało, oczywiście. Ale dobra, szpiedzy zawsze starają się dojść do A na początku. Może nie inaczej jest w tym przypadku. Tak jest, pewnie, że nie inaczej. Jak? Kurde, jakim cudem, jak on to zrobił? Tu jest, kurde! I tam też był. Chłopaki, było nas trzech. I nas wycięli? Wszystkich? Nawet Aziz też poszedł. I wszystkich Rabbit Punch? No niemożliwe. Choć w sumie, patrząc na tabelę, nie jest taki zły. Aha, dobra. Trzeba zepnąć tyłek teraz. Zepnąć. Spiąć dupsko po prostu. I zabić hakera w strefie A. Dobra, jakieś eksplozje, coś, to może adrenalinka. Górą się nie przedziera. Ale tutaj sobie dynda. Dobra, po nim. Ale to nie, to był haker chyba. Dobra, no to pilnujemy teraz tylko terminalu. Spokojnie, ładnie, grzecznie. Ja sobie patrzę tutaj, ty patrzysz tam. To mi ich na głowę raczej nie zeskoczy. 4, 3, 2, 1. Jak tam terminal? Pięknie. Dobra, reset. No to lecimy do innego. Bo tu na pewno teraz się nie będą czaić. Choć w sumie, kto wie. Warto sprawdzić tutaj z tej strony. Bo tu właśnie leży martwy szpieg i może jakiś przebiegać. Tak jest, dobra, opłacało się. No to mają swój respawn. No ale nie ma co stać na respie oczywiście. No właśnie, bo C trzeba bronić. Tu przeskoczę? Świetnie.
Okej. Może teraz jakiś biec dosłownie tuż za mną, więc warto się odwrócić. Powtórnie i lecimy do celu. Dobra, tam mogą być w kanałach, ale to jest mało ważne. Ważniejsze jest teraz adrenalina przed wejściem w tą strefę. Dobra, jeszcze żaden mi nie zaskoczył na głowę. Jest... Dobrze! Shit! Dobra. 3 zabójstwa. Ale było blisko, czasami warto się po prostu obejrzeć. Nie widząc nic na motion trackerze mimo wszystko. Dobra, tu mógł być nad moją głową. Dobra, ale znowu czekamy na reset. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie go widzicie, koledzy? Halo? Say something. Shit, dobra. Zabił mnie jakimś, kurczę, beznadziejnym pistolecikiem. Ale znowu rabbit punch, on naprawdę nie jest zły. No co, no trzeba umieć zauważyć, jak gracz jest dobry. No ale chyba, że sorry, zaczniemy go zaraz wyzywać od cheaterów. Że ma haki, aimbota i w ogóle. Klepie tajne kody na padzie i daje mu to nieśmiertelność i zabija szpiegiem. Tak łatwo, jakby był najemnikiem. No pewnie, że nie. Ej, sorry, ale tu mi właśnie coś wyłapało. Jest. Martwy. Nie no, jak mi to będą podbiegać, to nie będzie źle. O, i kolejny? Czyżby tutaj się czaił? No dokładnie, ale bez przesady. No jak on tak wyskakuje po prostu na innych graczy, no to się nie dziwię, że czasami mu się uda kogoś zabić, ale też kurde! Jak słabi muszą być gracze, na których wyskakuje, że mu się to udaje. Dobra, czyli jednak A. To daje adrenalinkę. O, tam jechał! Kurde! Shit, to doleci? Na pewno nie, ale warto rzucić. Dobra, gdzie jest hacker? Where's the goddamn hacker? Tu jest! No! I pięknie. Reset za parę tylko sekund. Jedynie kwadransik sekundowy. 15, 12. Jeszcze raz 10 tylko. Uważaj, bo cię haknie tutaj. Koleś. Dobra, dobra, widziałem cię. No, pięknie. Ale jeden chyba się tutaj jeszcze kręci. Tak mi się wydaje. Gdzieś całkiem niedaleko, więc zapuśćmy jeszcze raz adrenalinę. Może być dawno na górze, co prawda, ale... To czy może być tu? Tak po prostu, zabiłeś go? Nie! No to ja muszę. Dobra. Kolejny ma... O, widziałem cię! I've seen you! Widziałem! Gdzieś tutaj by sobie dyndałeś. Jak? Kto? Gdzie? Skąd? Nawet nie wiem. Ale widocznie kręci tam więcej niż jeden, więc zaraz tam pobiegniemy znowu. W te pędy. No patrzcie, jak się skradają. Mendy! Melchior, biegnij, biegnij, biegnij! No, już ma oznacznik nawet, że trzeba. Więc tym bardziej sprintem. A tam ci gdzie się kręcą. Pan z Brazylii i pan z Dalekiego Wschodu. Albo Bliskiego Wschodu. Oh shit! Co? No jak ja miałem sobie dać radę teraz, jak dwóch koło siebie było? No co? No trzeba było ich zabić. No ale serio, bo to jest jeszcze podobno jakiś patent z kontrą, co znaczy ten sam guzik odpowiadający, kiedy jesteś szpiegiem za walkę wręcz, czyli kwadrat, też podobno służy jako kontra. Że można skontrować. Ej, patrzcie, co oni tam wyczyniają? Oni klepią naszych w sekcji A, no kurde, no bez przesady. Dobra, dajcie mi adrenalinkę. Star, gdzie on jest? Gdzieś tu się pewnie chowa. Hej, tam z dystansu strzela, dobra, zjedz mój granat, kurde, obym trafił. Bam. Tu był? Tu jest! No jak, kurde, co jest grane, je? Ale wybawca. Mimo wszystko, ale przecież tam grubo dostał. Chora, jest tam Melchior koło ciebie? Nie? To na pewno jest gdzieś na górze. Ale nie chcę na górę wchodzić, lepiej tutaj sobie. Sprawdzić, czy nie dynda przypadkiem, nie? Okej, ale transfer, kurde, rośnie, no idźcie na górę, gdzie ty tam czaisz? Gdzieś strzelają, tu, kurde, blisko nawet. Dobra, muszę wbiec na górę. Yes, that's a dead hacker. Dawaj go, dawaj! Nie, ale chyba teraz muszę coraz częściej celować i strzelać. Patrząc na red dota mojego, bo strzelanie z biodra jakoś teraz nie wychodzi aż tak dobrze. Ej, gdzie, gdzie, gdzie? No już myślałem, że tutaj się czaił, ale na szczęście nie. To chyba ktoś mi nie uruchomił. Jak tam? No jest i on. Troszeczkę parę strzałów posłałem w jego kierunku, dobrze, ale chyba nie zabiłem. Na pewno nie zabiłem. Dobra, jak tam moja pukawka? Gdzie on jest? Czy to takie ważne? Ważne, że mam pukawkę tylko. Teraz jeżeli jest szansa na killa, to będzie fajny.
No pff, Rabbit Punch zabił mnie swoją pukawką z kolei. No jak to szpiedzy mają lepsze pistolety podręczne niż najemnicy? Nie, no niemożliwe. Weźmy zmianę wyposażenia szybko. Weźmy w Deadpoola. Aha, tak, tylko nie mogę teraz gmatwać w samym Deadpoolu. O, szkoda. Ten ma co? PX4 Storm, kaliber 45, no to ej, no to powinno wymiatać. Tak samo jak w Mykałach. Ej, ale wszyscy padli. Padli tam, a w strefie C to się dzieje grubo. Oj! O shit! Jeden martwy, jeden przebieg, nie wiem po jaką cholerę. Dobra, wrzućmy jeszcze tu. Ja bym chciał wyskoczyć na mnie. Ej, czemu ja teraz przodowuję dopiero? No gdzieś... A, obiegł mnie. Szybka menda z niego. Jak to wygląda? Ej, pięć do przodu! No to ja nie wiedziałem... Nie, inaczej, nie czuję, że wymiatam. Bo raczej tak nie jest właśnie. Dobra. Jak ktoś tam granatem kogoś zabił, bardzo ładnie. Zawsze kile fragowe działają dobrze na mnie. Bo to jest sztuka, dobrze rzucić granat. Albo dobrze strzelać, że ktoś tam jest. Przynajmniej tak jest często w moim wypadku. Granat rzucane na ślepo, tak jakby, ale... To jest wszystko prawdopodobieństwo, że ktoś tam się chowa. Ej, dobra, strefa jest dobra. Ach, kurde! Dronie! Powinieneś to widzieć. To było naprawdę niedaleko. Ale dobra, chyba że raczej wygraliśmy, ale nie, w sumie nie. Trzeba szybko zabić tego hakera. Shit! No stracimy zaraz jedno. Aziz, gdzie ty się kręcisz? No przecież stacja jest już zhakowana. Niech to szlak, dobra. Jeden w plecy. I co zrobić? Nie, dobra, ile? Półtorej minuty tylko do końca. Dobra, to momencik, spokojnie. To ja tutaj sobie wyczekam na chwilę, bo muszę pilnie drzwi otworzyć. No i już momencik, zaraz do was wracam. Dobra, co się działo, jak mnie nie było? No niestety, takie niestety sytuacje się dzieją czasami. Ale nie, spoko. Ej, nie, jak to już hakują, ja... Ooo. Dobra, zostało tylko 50 sekund. 50 sekund, żeby się wykazać. Zginąłem ileś razy? Oj, kilka najwidoczniej. Ja chyba tylko raz, bo wcześniej padłem więcej razy. Dobra, ej, naprawdę jest blisko. Gdzieś tu się pewnie czai na Aziza, no właśnie. Dobra, zabity jeden, zabity drugi. No jak nie zabity? Jak to przecież tutaj go kroją, kurde, koło mnie bezpośrednio. Dobra, kontra? Nie, niestety kontra nie udała się. Dobra, i tak, ej nie, bo zaraz będzie 2-2 i dogrywka. A szpiedzy naprawdę oblegają tą stację, nie, dobra. Zdążę się odrodzić. Jeszcze. No, naprawdę kiepsko to widzę, bo oni na teraz pełną frontalną walkę wyskoczyli. Dobra, i chyba zostaliśmy sklepani, nie wierzę. Dobra, dawaj, 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 biegnij! Extra time! No przecież... No! Jak przerwanie serii zabić, przecież wcale nie zginąłem. O co chodzi? Gdzie on jest? Tu! No, dałbym sobie rękę wyciąć, tam poszedł headshot i faktycznie poszedł. Ej, dodatkowy czas. Fuck! Dobra, może tu? Cholera, ale tak wygraliśmy! Yes! Dobra. Po jaką cholerę był ten dodatkowy czas, tak właściwie? Jakiś beton. Nie, dobra kochani, ale ja w tym miejscu kończę ten odcinek ze Splinter Cell Blacklist. Zwycięstwo i piechol na drugim miejscu. 5 kili do przodu, nawet nieźle. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.